Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej jesień, pora burzowa, seria 306 i zaczniemy sobie od wyzwania dziennego, ponieważ uważam, że zadanie dzienne, które za chwilę zaprezentuję, może być kłopotliwe, ponieważ sam miałem kłopoty, a dlatego też uważam, że więcej osób może mieć z tym zadaniem problem. Chodzi tutaj o trudne zadanie. Jak widać, nie jest nawet przetłumaczone do końca, czyli musimy zdobyć 3 gwiazdki na znaku ostrzegawczym Event Horizon. I rzeczywiście jest taki znak ostrzegawczy, który się nazywa Event Horizon. Zaraz pokażę, który to jest znak. Wybierzemy sobie oczywiście Rimaka. Jeszcze tylko tak. Weźmiemy sobie Rimaka. Okej, i ten znak ostrzegawczy jest tutaj. Zawody Horizon, znak ostrzegawczy. Jeżeli wybierzemy lokalizację angielską lub angielski język w grze, to będziemy widzieli, że nazywa się to Event Horizon. W polskim języku nie dość, że nie jest przetłumaczone, no może być to kłopotliwe, na pewno jest to kłopotliwe. Nie jestem pewien, czy z dobrej strony, chyba z dobrej. You have arrived at your destination. To było śmieszne, po prostu się przykleiłem. No ale w każdym razie, zobaczmy, czy... Tak, zaliczone zadanie dzienne. Teraz przejdziemy sobie do kolejnych zadań. Znak ostrzegawczy musimy tutaj... Mamy tylko jedną furkę do wyboru, więc... tylko to możemy użyć, czyli Nissan Pulsar z 90 roku. Szybka zmiana. Aczkolwiek chyba musimy zmienić tuning, bo tutaj mamy B700, ok. No i mamy 3 wyzwania, tą furką do zaliczenia. Zaczniemy od znaku ostrzegawczego. 210 metrów. Udało się. Okej. Fotoradar. 193.
No dobra, jeszcze strefa pomiarowa. Okej, jak widać te wyzwania są bardzo łatwe. Zacznijmy sobie od może najwyższej klasy. Okej. No tak. No to może użyjemy tą furkę. Okej. Którą zdobyliśmy niedawno. No właśnie. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Jeszcze sobie tuning zrobimy odpowiedni, konkretny. Tak jest. Pięknie to wygląda. Wszystko na zielono. Okej. Lećmy. Tak kozacka fura, że aż malowanie chciałoby się zrobić, ale już nie będę tracił na to czasu. Chociażby wybrać jakieś kozackie, ale sama w sobie nawet mamy się zawrócić. Okej. Nieraz już to się zdarzało, ten śmieszny glitch z zawracaniem. Okej, tylko muzykę to sobie wyłączymy. Okej. No, ciekawe, no ostre fury ze mną lecą też tutaj. Ale tunel jak mocno daje. Jeszcze nie jestem wczuty w tą furkę, ale świetne hamulce, to już mogę potwierdzić. Całkiem kozackie przyspieszenie. Nie było, ależ! To nic, będziemy ciąć, będziemy walczyć. Uwielbiam tą furę, już teraz uwielbiam. Te poślizgi, ta kontrola, no jest to coś kozackiego. Ogólnie Lamborghini są kozackie. W Fordzie naprawdę bardzo dobre furki, ja uwielbiam. Ale i elektryki lubię. Rimac, Lotus, Evija, świetne furki. Jest ogólnie więcej tych elektryków dobrych, kozackich. Bardzo mi przypadły też do gustu. W szczególności Rimac oczywiście, którym
Już to wiele razy mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, no, zaliczyłem im najwięcej wyzwań w tych wszystkich playlistach. Już ogólnie zbliżamy się chyba do 300 odcinka. Wow, no jest to naprawdę najdłuższa moja seria, najdłużej trwająca moja seria i złożona z największej liczby odcinków. No i zakończy się oczywiście przy okazji dopiero kolejnej części. Świetna fura. Naprawdę polecam, polecam gorąco tą furkę. Łatwa w opanowaniu, świetna w prowadzeniu. No i ten wygląd też, kurde, jak ona wygląda. Piękna. Okej, lećmy. Do kolejnego wyścigu odznaczymy sobie wszystko, zaznaczymy sobie tylko zawody pokazowe, sezonowe. Co to za fura? Jest dużo fajnych fur, ale w większości są płatne. No ja w te płatne już nie inwestuję, bo też jakby nie mam też czasu, żeby przetestować te furki, ponieważ jest dużo gier. Forza jest jedną z moich ulubionych oczywiście, ale nie jest jedyną grą, którą gram. Ale jeżeli chodzi o samochodówki, to praktycznie jedyną. Mam Gran Turismo, mam inne, ale no nie gram. Wolę zdecydowanie zawsze w czwartek nagrać tylko te dwa odcinki. I to mi wystarcza na jakiś czas. No, mało brakowało. Myślałem, że nie dotknę. Czekam na jakiś dobry zakręt, na jakiś dobry moment, żeby przyciąć. I tutaj jest ten moment. Dobra. Świetnie się prowadzi fura. No co za przyjemność z jazdy. Jedna z fajniejszych furek. Muszę uważać, bo wszyscy są blisko, a ja popełniam dosyć dużo błędów, ponieważ trochę chce mi się też pobawić tą furą, nie będę ukrywał. Dlatego też cały czas śledzę gdzieś tam z tyłu, ale wystarczy mi sekunda dosłownie, żeby się rozeznać. GPS plus spojrzenie w tył. Już wszystko wiem. A poza tym zbliżyłem się już do mety. No, muszę powiedzieć, że tą furką chciałbym rozgrywać wszystkie mistrzostwa w tym odcinku, no ale niestety nie ode mnie to zależy. W każdym razie jeszcze jeden wyścig i tym razem na torze.
Okej, jazda. No to jest akurat bardzo krótki tor. Szkoda, szkoda. Ależ tu się leci. Ten zakręt może być decydujący. I mamy to. I lecimy. Zobaczmy jak na ręcznym. Za mocno, no dobra. Za mocno. Okej. Nie jest to takie proste. Za dużo hamuje. Teraz nieźle wyszło to. Co za hamulce, no naprawdę. Bardzo dobra furka. I z drugiej strony też szkoda, że za chwilę już będzie koniec tych mistrzostw. No bo podejrzewam, że już tak ciekawej furki raczej nie będziemy mieli do wyboru. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja nie patrzyłem wcześniej, co tam jest do wyboru, więc się okaże za chwilę. No i zaczynam ostatnie kółko. I kończymy ten wyścig. Ostatnie zakręty. No jeszcze oczywiście poza podstawką zostaje dodatek Rally Adventure. Tam jedno wyzwanie krótkie i mistrzostwa. Same odcinki, niekoniecznie krótkie. No dobra, najwyższą klasę mamy zaliczoną, to teraz może najniższą weźmiemy. Czyli tam chyba C widziałem. No nie jestem fanem klasy C, wolne furki. Przeważnie też stare, brzydkie. No więc zobaczmy. C600. Krosowe, okej, lubię krosowe. Spójrzmy na furki. No oczywiście, że starocie. No to skoro już przygotowana jest furka, Volvo weźmiemy. Wydaje mi się, że te Volvo jest dobre. No paskudna fura, jest, muszę przyznać. Ale felga jest, nie ma co tu gadać. W ogóle nie pasuje, ale to nic. No dobra, wygląda na to, że furka, którą wybrałem,
jest dobrym wyborem. Trochę ślisko. Chwilkę musimy powalczyć. Dłuższą chwilkę, bo wiadomo, że jest to niska klasa, więc nie można tu oczekiwać, że w moment wbijemy się na pierwszą pozycję. Tutaj trzeba chwilkę dłużej powalczyć, ale przynajmniej jak fajnie wygląda sama trasa. Ta woda fajnie się odbija, połyski na tym piachu. A my pędzimy tymi starszymi furkami. To co jest fajne, że nie trzeba używać wiele hamulca. No to jest fajne. Ja staram się tylko pulsacyjnie i na razie póki co jest ok. Fajnie te kolejny się mienią. Okej, tutaj chyba jednak muszę użyć hamulca trochę. Jest ogólnie mocno ślisko, ale też już niedaleko do końca. Ten odcinek, pamiętam, zawsze był dosyć trudny. No i do mety. Pierwszy wyścig mamy za sobą. No, te mistrzostwa chwilkę się przeciągną. Ale to, co mogę na pewno potwierdzić, to, że furka nadaje się idealnie. I jest godna polecenia oczywiście. No dobra, kolejny odcinek. Ten wygląda na to, że będzie chyba nawet łatwiejszy. Nie, no to tu w ogóle nie było hamowania. Dobra, teraz się dotoczyć do mety, bo trudno to nazwać jakby diabelską prędkością, ponieważ no nie jest to diabelska prędkość, ani zawrotna, tym bardziej się toczymy z lekkim pomrukiem.
Ale nie jest najgorzej, nie jest. Połowę odcinka już praktycznie mamy za sobą. Cały czas zjeżdżamy z górki, więc całkiem sprawnie idzie też ten wyścig. Jest sucho dodatkowo, więc lepsza przyczepność. Łatwe zakręty. Tutaj możemy trochę przycisnąć nawet. Już na GPS-ie widać metę. Okej, już blisko. Okej, teraz mamy tor. No to jazda. Kończymy te mistrzostwa. Jeszcze jedne pozostaną, ale przynajmniej wyższa klasa, więc może będzie trochę lepiej. W zależności od tego, jakie furki zostaną nam oddane do użytku. Jakoś nie przypominam sobie za bardzo tego toru. Musiałem rzadko rozgrywać. Wygląda ogólnie na dosyć długi. A, okej, już pamiętam. No ale rzadko się zdarzał ten tor. No, jest to długi tor. Drugie kółko, już się trochę wczułem, sporo zakrętów, ale nie jest najgorszy tor. Trzeba tylko dużo hamulca używać, bo jest jednak ślisko i jest to bardzo odczuwalne.
No ale w wodzie zatrzymuje furkę, to co świadczy o tym, że jest lekka. Tor ogólnie łatwy, jak widać. Nie trzeba tutaj jakichś specjalnych umiejętności nawet. Nawet jak się nie rozgrywało tego toru zbyt często. Bo nie ma zbyt wielu trudnych zakrętów. Myślę, że do opanowania po jednym okrążeniu. A my zaczynamy ostatnie kółko. Już niedaleko do mety. Szczerze mówiąc, to cieszę się, że to ostatni wyścig, bo jednak, tak jak mówiłem, no nie jestem fanem klasy C. Delikatnie rzeczy ujmując, nużą mnie te wyścigi. Nie wiem w dodatku, jaka klasa jest, to jeszcze się okaże. Okej, czyli kolejne mistrzostwa, ostatnie w podstawce. Zobaczmy, jakie furki. Coś takiego. Oczywiście nie mam przygotowaną. A nie, mam przygotowaną. Okej. Zobaczymy. Kurczę, no całkiem nieźle. Myślałem, że będzie ciężko, a tu na to wychodzi, że nie dość, że pogoda jest bardzo dobra, to fura też jest konkret. Tylko ten tutaj, no mi się przykleił. Okej. Co za przyspieszenie.
Zaraz go dogonię, za chwileczkę. Tutaj. Ciężko trochę jest ze sterownością, ale za to nadrabia przyspieszeniem furka. Ciekawa furka, muszę przyznać. Polecam właśnie pulsacyjnie często. No, mocno wykręcony tor. Sporo zakrętów. Akurat dla tej furki to nie jest najlepsze, ale to nic. Tak jak mówiłem, nadrabia przyspieszeniem. Musimy po prostu więcej hamulca używać. A tak naprawdę już za chwilę będzie koniec. O! Kurde! No tego się nie spodziewałem, że tak mi fura wyleci. Zbliża się ostry zakręt, który się na pewno nie wyrobię, oczywiście. No to co mogę powiedzieć, że furka no wymaga chwilę wprawy, nie jest ona łatwa w prowadzeniu. Kolejny odcinek przed nami. O, teraz to już leje. Teraz to będzie ślisko. Zbliża się ostry zakręt. O kurde. Dzięki. Ale żem przydzwonił. Nie, no jest masakrycznie ślisko. Przyczepności praktycznie no nie ma. O nie, nie, nie! Ale szwart! Wypadłbym za most. Zabawa trwa. Przeciwnika przegonię bez problemów.
No, sporo tych zakrętów, muszę przyznać. Jeszcze dodatkowo pod górkę i taką pogodę. No, warunki są ciężkie. No dobra, ale jest blisko do maty. I zakończenie mistrzostw na torze. Ale mnie zrzuciło. No ten tor znam doskonale. Aczkolwiek w tej pogodzie, no może być nie do końca łatwy ten tor. No właśnie, no właśnie. I teraz tu te zakręty najgorsze. 90-tki z kamieniami na poboczach. Okej, nie najgorzej, myślałem, że będzie gorzej. Trzeba tylko po prostu uważać. Dużo pulsacyjnie. Plus cięcie zakrętów oczywiście. Trochę za późno zahamowałem. Ostatnie kółko.
No już zbliżamy się do mety. No i mistrzostwo mam zaliczone. Podstawkę zaliczoną, już tylko dodatek. No i oczywiście zaczniemy sobie od strefy pomiarowej. Być może te Volvo będziemy mogli nawet użyć, ponieważ było na zdjęciu. Zaraz zobaczymy. Tak, zgadza się. No dobra, spróbujmy. Okej. Widziałem imprezę na zdjęciu, więc fajnie było, gdyby była dostępna. Subaru to mocna furka. Lancer jest. Lancer to też konkret. A jest impreza. Ale nie mam przygotowanej imprezy. Mam Lancera. Okej. Okay. Już nie będę przedłużał. Lancer jest też kozak. Start z głębokiego piachu. Ciekawie się zaczyna wyścig. Ej, no. Nie wiem, czy fura się nadaje na razie, czy się nie nadaje. Trudno mi jest jakoś stwierdzić. Przez to właśnie, że cały czas jakby
głęboki piach jest. W kolejnach grzęźniemy. No ale to co da się zauważyć, że te Clio daje radę. No zakręty są bardzo ostre, a grawki. No nie mam przyjemności, muszę przyznać, jadąc po takim torze, po takiej nawierzchni. Nie czuję tej prędkości też. O, tu już konkretniej. No, to jest robota. No i tutaj ta furka się zachowuje już perfekcyjnie. No bardzo dobra furka. Bez najmniejszego problemu tutaj dzięki tej furze można wygrać te mistrzostwa. To już widzę po pierwszym wyścigu, który za chwilę się zakończy. No furka świetna, naprawdę się nadaje, ale tak jak mówiłem, impreza też na pewno by zrobiła tutaj świetną robotę. Okej, to co muszę przyznać, ten wyścig jest naprawdę bardzo trudny. Jest tu wiele zakrętów, na których można się zablokować. Co mi się raz przydarzyło, muszę przyznać, i to na sam koniec wyścigu. Dlatego powtarzam ten wyścig, już wiem na co muszę uważać. Dobra, trzecia pozycja. Ale masa trudnych zakrętów przed nami. No i będzie to walka od początku do końca.
przeszkodą jest nawierzchnia największą w tym wyścigu. Spadaj, spadaj. Jest naprawdę ślisko. Przyczepność jest bardzo słaba. No i dużo tych trudnych zakrętów. Ale zdecydowanie trzeba dużo hamulca używać. Ponieważ zjeżdżamy z górki i fura osiąga szybko dużą prędkość. Okej. Jeszcze jeden wyścig. Aha, jest obok. No dobra. Ostatni wyścig zaczyna się na piachu, więc fajnie, na piachu Lancer spisuje się najlepiej. Tutaj idealnie mi pomógł. Był w tym miejscu, w którym chciałem, żeby był. No, wygląda na to, że to będzie fajny wyścig. Trzeba tylko uważać z prędkością, żeby nie przesadzić. A tu sobie skróćmy, a czemu nie? Ale długi jest ten wyścig, zauważyłem. 60 parę procent. No i sporo tych zakrętów jeszcze przed nami. O tyle dobrze, że to już ostatni. No już widać metę na GPS-ie. Thank you.
No i dobra, wszystkie zadania zostały zaliczone, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!